imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mój Jezu, jestem tutaj przy Tobie. Czuwam i modlę się przed oczami, mając sceny Twej odkupieńczej męki. Wszystkie chwile Twej drogi krzyżowej. Tak bardzo byłeś zmęczony, tak bardzo cierpiałeś. Rany na Twoim ciele to również skutek moich grzechów. Błagam Cię o wybaczenie. Zbawicielu, nigdy Cię nie opuszczę. Na zawsze będę pamiętać o Twej wielkiej ofierze dla mnie i całej ludzkości. To wszystko, co przeszedłeś, zrobiłeś z miłości do mnie i każdego człowieka. Twoja krew ma moc oczyścić nas z grzechu. Wierzę w Ciebie całym sercem. Całe moje życie pragnę poświęcić na to, by być jak najbliżej Ciebie. Cierpiący Jezu, chciałabym choć trochę ulżyć Ci w cierpieniu. Pomóc Ci choć na chwilkę, jak święta Weronika. Tak bardzo mi wstyd, że znosiłeś cały ten trud dla mnie. Nie mogę Ci wiele dać, ale patrząc na Twój krzyż, postanawiam od dziś nieść moje życiowe krzyże z pokorą, godnością i spokojem, tak jak Ty. W każdym trudzie pragnę pamiętać o Tobie i Twojej miłości. Chryste, z całej duszy postaram się jak najmocniej sprzeciwiać grzechowi. Już nigdy nie sprawić Ci tak wielkiego bólu. Zrobię wszystko, by odmienić się na lepsze. Naprawdę żyć Ewangelią. Zawsze być z Tobą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!